Kolejna lekcja z mistrzem za nami. Projekt ten, organizowany przez Małą Akademię Mistrzostwa Zawodowego, ma na celu umożliwienie uczniom w zawodzie piekarz i cukiernik pobieranie nauk od najlepszych mistrzów w tych dziedzinach. W piątek 18 stycznia młodzi adepci piekarnictwa mieli okazję uczyć się od Aleksandra Granicznego. Podczas 6-godzinnego szkolenia grupa 25 uczniów zapoznana została z metodami produkcji pieczywa gatunkowego. Z bogatej oferty firmy wybrano dwa gatunki ciast chlebowych i bułkowych: pełnoziarnisty orkisz oraz ciasto z aromatycznym czosnkiem niedźwiedzim. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło młodym adeptom piekarskiego rzemiosła wzbogacić swe doświadczenie zawodowe, a sekretne receptury ujawnione przez mistrza Aleksandra być może już wkrótce zagoszczą w jastrzębskich piekarniach, uatrakcyjniając ich ofertę. Prawdopodobnie były to jedne z ostatnich warsztatów Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego w Zespole Szkół nr 9 na ulicy 11 listopada w Jastrzębiu-Zdroju. Akademia Młodych Piekarzy i Cukierników wkrótce bowiem ma się przeprowadzić do nowej pracowni, która została jej udostępniona przez firmę Safpol w Gliwicach. Nowa, nowoczesna pracownia pozwoli znacząco rozszerzyć ofertę edukacyjną Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego. Jednak jej pomysłodawca Szymon Konkol nie ukrywa, że ze smutkiem będzie żegnać się z Jastrzębiem.